Szanowni radiosłuchacze, drodzy czytelnicy Nowej Trybuny Opolskiej. Przed nami piękne święta Bożego Narodzenia, które przeżywamy zawsze w szczególnej takiej atmosferze ciepła w gronie najbliższych, w naszych rodzinach. Bardzo się cieszę, że mam tą drogą możliwość złożenia Państwu najlepszych życzeń. Przede wszystkim życzę jak najlepszego zaczerpnięcia z treści tych świąt. One skłaniają nas do tego, abyśmy na nowo przeżyli tę wielką tajemnicę naszej wiary, którą wyrażamy w prostym wyznaniu, że Bóg, w którego wierzymy, jest Emanuelem, czyli Bogiem z nami. Życzę wszystkim, by tą bliskością Boga się na nowo rozradować, by z tej obecności Boga pośród nas, w szczególności w naszych świątyniach, przez te święta jak najlepiej zaczerpnąć. Życzę też takiego umocnienia wiary i umocnienia nadziei w pochyleniu nad tajemnicą miłości Boga ku nam, który w stajni, ubóstwie i chłodzie narodził się dla nas. Ponadto życzę też wszystkim Państwu głębszej refleksji i nad swoją relacją do Boga i w ogóle nad swoim życiem. Te święta bowiem, a lepiej jeszcze powiem, ta tajemnica, którą w czasie świąt przeżywamy, Bożego Narodzenia, daje bardzo, ale to bardzo wszystkim nam do myślenia. Przecież Bóg zstąpił z nieba na ziemię i nie przyszedł w majestacie chwały, mocy swej, w pałacach, ale przyszedł w stajni, ubóstwie i chłodzie jako dziecię. Daje nam naprawdę do myślenia ta tajemnica. Ta tajemnica skłania nas do tego, abyśmy przewartościowali swoje życie, przemyśleli je, byśmy właściwie ustawili hierarchię wartości, bo w dzisiejszym życiu nieraz przesadnie wartościujemy to, co materialne i nieraz też wartościujemy człowieka przez pryzmat tego, co posiada. Bóg nam objawia, że najważniejsze jest to, co jest w środku. Życzę też Państwu takiego zwiększenia pojemności serca. Tak powiem ogólnie najpierw. Dlaczego? Przecież Maryja położyła Jezusa w żłobie tylko dlatego, że nie znaleźli miejsca w gospodzie. Serca mieszkańców Betlejem były zamknięte, zabrakło wrażliwości. Właśnie zabrakło większej pojemności serc, by otworzyć dom dla dzieciątka. Więc życzę takiego zwiększenia pojemności serca wam wszystkim, abyście otwarli szeroko drzwi swoich serc dla Boga, ale też dla bliźniego. I jeszcze jedno. Wszystkim wam życzę także umocnienia i odnowienia waszych więzi rodzinnych. I do tego nas te święta bardzo skłaniają. Bo choć była to stajnia, choć była to grota, szopa, różnie śpiewamy w kolędach, to jednak Mateusz Ewangelista pisze, że kiedy mędrcy przyszli pokłonić się Jezusowi, weszli do domu. Tak, dom jest tam, gdzie są relacje między ludźmi pełne wzajemnej miłości. A zatem nie wystarczy wystawność, nie wystarczy dobrobyt, żeby nasze dzieci miały dom. Trzeba dobrych relacji pełnych wzajemnej miłości. I te święta do tego nas pobudzają i tego bardzo życzę. A kończąc życzenia, pozwolę sobie jeszcze do Państwa skierować dwa apele. Pierwszy, nie skracajcie tych świąt. Nie skracajcie ich do wieczerzy wigilijnej i pasterki. Pamiętajmy, że te święta to cała oktawa, 8 dni, aż do pierwszego dnia Nowego Roku, uroczystości Bożej Rodzicielki Maryi, kiedy wspominamy nadanie Jezusowi właśnie imienia Jezus. Te 8 dni to są urodziny Jezusa. On jest najważniejszy. Zwracam się do wszystkich wiernych Kościoła Opolskiego, byście przez te 8 dni komunikowali Jezusa, przyjmowali Go w Komunii Świętej, uczestnicząc we mszy świętej
Jeśli zaś to nie będzie możliwe ze względu na uwarunkowania życia, to proszę przynajmniej o to, żebyście co dnia wstąpili do kościoła, podeszli do żłóbka i adorowali Jezusa. A drugi apel, pamiętajmy, że Jezus przychodzi do nas stale, a w sposób szczególny czeka na nas w ludziach cierpiących, ludziach opuszczonych, samotnych, w krewnych, których dawno nie odwiedziliśmy. Niech te 8 dni będzie takim czasem też szczególnego uwrażliwienia na człowieka. Niech będzie to czas pięknych odwiedzin, pięknego wsparcia, pięknego spotkania z tymi, których Jezus na nas czeka. Pięknych, błogosławionych świąt. Niech Boże Dziecię nam wszystkim błogosławi w naszej codzienności i w całym nowym 2019 roku. Radio Opo.